Poszukiwany od kilku lat listem gończym, były kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany, ale na terytorium Stanów Zjednoczonych. Taki plan ma suwalska prokuratura. Po kilkuletnim zawieszeniu sprawa byłego kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ma szansę na kontynuację. Śledczy wpadli na jego trop. Za piastującym w latach 2005-2012 funkcję kanclerza podejrzanym już dawno rozesłano list gończy. Sprawa jest zawieszona z uwagi na niemożliwość ustalenia do tej pory miejsca pobytu podejrzanego Zdzisława Siemaszko. Z ostatnich naszych ustaleń wynika, że podejrzany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Stąd też prokuratura podjęła decyzję i wystąpiła za pośrednictwem prokuratury okręgowej w Suwałkach z wnioskiem o wykonanie w drodze pomocy prawnej czynności z udziałem podejrzanego, czyli ogłoszenia mu zarzutu, przesłuchania w charakterze podejrzanego za pośrednictwem Urzędu Konsularnego Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Zdzisław S. podejrzewany jest między innymi o nakłanianie do sfałszowania dokumentu, ale to nie wszystko. Zarzuty dotyczą między innymi przekroczenia uprawnień, do jakich miało dojść podczas spełnienia przez niego funkcji kanclerza Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Prokuratura nie jest pewna, czy aktualne miejsce pobytu kanclerza potwierdzi się. Podjęte przez nią czynności na terytorium Stanów Zjednoczonych potrwają kilka miesięcy. Bez konieczności jego tutaj ekstradycji do Polski, tak? Także na razie próbujemy wykonać te czynności na terytorium Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem naszych placówek dyplomatycznych. Chcemy wykonać czynności z udziałem podejrzanego, wysłuchać jego stanowiska, tak? Być może będzie to wymagało wykonywania dodatkowych czynności procesowych tutaj już na terytorium Polski. Prokuratura na tę chwilę nie chce wypowiadać się co do ewentualnej ekstradycji podejrzanego do Polski. Wiadomo natomiast, że za popełnione czyny łącznie grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.